Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka w horoskopie na sierpień 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła horoskopów na następne miesiące. Moi drodzy, obok przycisku subskrybuj macie taką ikonkę dzwoneczka. Jeżeli ją naciśniecie, to włączycie powiadomienie i będziecie otrzymywali od YouTube powiadomienia, kiedy dodam nowy film na moim kanale. Dzięki temu nic Was nie ominie. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować, moje drogie byki. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Na czym będzie polegał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy sobie kartami tarota, co Was czeka w pracy, w finansach, w uczuciach, jakie są dla Was ostrzeżenia na ten miesiąc oraz jakie są dla Was rady. Także oglądajcie film do samego końca. Patrzymy. Byki i sierpień 2021. Popatrzmy. Cóż dla tych byków naszych cudownych w sierpniu? Byki i sierpień. Cóż dla byka w sierpniu? Popatrzmy, moje drogie byki. Byk i sierpień. Jakie jest Wasze podejście do pracy i finansów w tym miesiącu? Co tutaj odchodzi do przeszłości wraz z tym miesiącem? Co tutaj do Was przychodzi wraz z nowym miesiącem? A cóż w uczuciach? Jakie jest Wasze podejście do uczuć w sierpniu? Ojejku, jak rozpaczacie po kimś i rozdrapujecie stare rany. Co odchodzi do przeszłości? I co przychodzi do byków? Ostrzeżenie dla byka i rada dla byka, ale to odkryjemy sobie na koniec. Dobrze, moi drodzy. Praca i finanse. Wasze podejście. Byki będą chciały w sierpniu podejść do spraw zawodowo-finansowych konkretnie, pozałatwiać sprawy administracyjno-sądowniczo-urzędowe, w szczególności związane z dokumentami i z podpisywaniem jakichś umów. Jeżeli chcesz podpisać jakąś umowę i załatwić sprawy urzędowe związane z pracą i z finansami w tym miesiącu, to jest to do tego fantastyczny czas i po prostu uda Ci się to osiągnąć, drogi byku, w sierpniu. Cóż odchodzi wraz z tym miesiącem? Wraz z tym miesiącem od byków odchodzi pewnego rodzaju spontaniczność, chęć zaryzykowania i mam wrażenie, że jakieś propozycje. Odrzucicie jakieś propozycje zawodowe, które mogliście rozpocząć w sierpniu. Wy to zostawiacie za sobą, wy z tego rezygnujecie, wy będziecie szli w innym kierunku, dlatego że energia, która się zwiększa dla Was, to jest energia podejmowania nowych decyzji i zastanawiania się, czego chcę od życia w sferze zawodowo-finansowej, jak mam podejść do sfery zawodowo-finansowej, aby mieć więcej pieniędzy, aby mieć takie pieniądze, które będą mnie satysfakcjonowały, a dla byków finanse są szczególnie istotne, no i bardzo dobrze, bo to konkretny znak, który potrafi obracać finansami. Sfera zawodowa-finansowa dla byków będzie dobra. Tak jak mówię, będziecie mieli szansę na klarowne rozeznanie się. Jakieś głupie pomysły, pomysły nieodpowiedzialne odchodzą do przeszłości wraz z tym miesiącem. Takie związane ze sferą zawodowo-finansową i będziecie się bardzo dużo zastanawiały, drogie byki. Będziecie podejmowały różnego rodzaju decyzje. Co niektóre byki będą miały szansę na nowe źródło dochodu. Także będziecie, myślę, bardzo zadowoleni. A jeżeli chodzi o uczucia, no moje kochane byczki, co się tutaj dzieje? Mamy piątkę kielichów.
Byki rozpaczają nad rozlanym mlekiem. Byki rozdrapują stare rany. Byki płaczą po jakimś mężczyźnie, który narobił zamieszania, który spowodował ogromną kłótnię i odszedł. I on już w tym miesiącu nie wróci. Wręcz przeciwnie. Jeżeli do tej pory mężczyzna, który was zranił, powracał, to on teraz w tym miesiącu po prostu odchodzi definitywnie. A wy nie potraficie sobie z tym poradzić. Bardzo źle, dlatego że zamiast otwierać się na nową miłość, to wy będziecie uciekać w pracę i w finanse, w nowe możliwości zawodowo-finansowe. Uczucia w tym miesiącu nie będą dla byków takie ważne, gdyż wy jeszcze nie będziecie gotowi do tego, aby po prostu podjąć jakiekolwiek nowe decyzje związane z uczuciami. Wy ciągle rozpaczacie nad tym, co było. Was jeszcze strasznie bolą te rany, a na dodatek wy ciągle rozpamiętujecie tego mężczyznę, wy ciągle rozpamiętujecie tę osobę i to wam nie pomaga, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli chcecie wejść w nową relację w tym miesiącu, to musicie skupić się na tym, aby znaleźć osobę wartościową do związku, która doceni was, która zaakceptuje was w pełni, takimi, jakimi jesteście. I tylko i wyłącznie taka osoba może sprawić, że będziecie szczęśliwe. Ale wy chyba na razie na miłość nie jesteście gotowe, gdyż będziecie mieli przez jakiegoś mężczyznę w tym miesiącu powód do płaczu, powód do łez. A zobaczmy, jakie jest ostrzeżenie dla byków. Dla byków jest następujące ostrzeżenie. Drogi byku, uważaj na mężczyznę właśnie związanego z uczuciami. To nie jest czas na uczucia, to nie jest czas na emocje. Mam wrażenie, że mężczyźni, osoby, które będą w sferze emocjonalnej w tym miesiącu pojawiały się w waszym życiu, niestety mogą mydlić wam oczy, sprawiać to, że wy nie wiecie, na czym stoicie, gdyż oni będą bardzo romantyczni, będą bardzo ładnie mówić, piękne słowa, czułe gesty, natomiast na tym się skończy. Brak czynów, dużo słów, mało czynów. I nie dajcie się zwieść jakiemuś mężczyźnie spod wodnego znaku zodiaku. Czyli byki, które są ziemskim znakiem zodiaku, powinny w tym miesiącu uważać na mężczyznę spod znaku wodnego. A znaki wodne to raki, ryby i skorpiony. Także takich mężczyzn się wystrzegacie, dlatego że są oni pokazani w pozycji ostrzeżeń, czyli czegoś, co może wam w sierpniu zaszkodzić. A zobaczmy, jaka jest rada. Zobaczcie, jak te karty pięknie ze sobą rezonują. Trójka mieczy. A trójka mieczy, jako karta rady, mówi nam o tym, że powinniśmy się wyleczyć ze starych ran. I te stare rany nie są spowodowane przez pracę. Te stare rany nie są spowodowane u byków przez finanse. Te stare rany, to, co was boli i to, co zaprząta wasze głowy, to są właśnie sprawy uczuciowe. Jakiś mężczyzna bardzo was zranił, ten mężczyzna odszedł i wy nie potraficie sobie w tym miesiącu z tym poradzić kompletnie. I tarot radzi wam to, abyście, moje drogie byki, po prostu wyszli z takiej energii żałobnej. Gdyż wy pokazujecie się światu jako osoby w żałobie, jako osoby nieszczęśliwe, jako osoby ze zranionym sercem, ponure, smutne, nie potrafiące się uśmiechnąć, nie potrafiące cieszyć się życiem, bo ciągle rozpamiętują zranienie przez tego mężczyznę, który był notabene dla was po prostu nieodpowiedni. Nie róbcie sobie tego. Nie karajcie samych siebie. Pozwólcie sobie na szczęście, moi drodzy. Nie wchodźcie może jeszcze w nowe relacje, gdyż nie jesteście na to gotowi. Poświęćcie czas w miesiącu sierpniu na rozwój zawodowo-finansowy i sprawy oficjalne, ale również poświęćcie ten czas na to, aby wyleczyć się z wszystkich negatywów, które pojawiły się w waszym życiu przez sprawy emocjonalne.
Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu, moi drodzy. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Ja życzę Wam, moi drodzy, udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.